Cześć, Zbigniew Jarzyński, Akademia Inwestowania w Nieruchomości. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w kawalerce na ulicy Oleśnickiej we Wrocławiu, to jest Śródmieście. Mamy tu 26 metrów. Stan w chwili obecnej, jak widzicie, jest bardzo surowy. Kawalerka jest kupiona na flipa, więc będziemy tu zaczynać remont. Jak widzicie, dużo jest do zrobienia, ale pokażemy Wam też już, jak zakończymy remont, jak sprzedamy to mieszkanie. Słuchajcie, minął miesiąc i kawalerka się sprzedała, więc czas na małe podsumowanie finansowe. Została ona kupiona za 158 tysięcy złotych, czyli w bardzo dobrej cenie. I w związku z tym nie było większych problemów, żeby sprzedać ją już miesiąc później za 194 tysiące złotych. Dlaczego się tak dobrze sprzedała? No, świetna lokalizacja pod wynajem. Kupił to inwestor, który szukał w tej lokalizacji właśnie mieszkania, które mógłby wynajmować. Nasz pierwotny inwestor, który to mieszkanie kupił na flipa, zarobił tak naprawdę w ciągu miesiąca, już po wszystkich kosztach i opłatach i podatkach, około 25 tysięcy złotych. Jak widzicie, mamy rok 2019, wszyscy już od 2 lat co najmniej narzekają, że ceny nieruchomości są coraz to droższe, a mimo to można znaleźć dobrą okazję i zarobić dobre pieniądze. Nie jest to wcale takie trudne, ale trzeba też pamiętać, że nie działa to tak magicznie, że te okazje same na nas w internecie wpadają. Trzeba poświęcić trochę pracy i je wyszukać. Jeśli szukacie właśnie inspiracji na to, gdzie takie okazje znaleźć, skorzystajcie z naszego darmowego e-booka. Podpowiadamy tam 18 sposobów, jak można szukać okazyjnych nieruchomości. Ten inwestor zastosował jedną z nich. Od razu dodam, że wcale nie był to doświadczony inwestor. Tak naprawdę była to jego druga nieruchomość kupiona na cele inwestycyjne, a i tak dała bardzo przyzwoity zysk. Tak więc słuchajcie, da się zarabiać na flipach i na nieruchomościach, nawet w czasach, gdy te nieruchomości są drogie, a osobiście nawet uważam, że w takich czasach jest łatwiej i bezpieczniej o zysk. Dzięki i do zobaczenia.